Joanna Bilska, Ogrodnicza Obsesja. Witajcie w moim ogrodzie dzisiaj rano. Piękny wiosenny poranek. Chciałam dzisiaj pokazać moją konstrukcję, którą przygotowuję pod fasolę, ale no głównie pod tą gildię Trzy Siostry, czyli dynię, kukurydzę i fasolę. Dlaczego przygotowuję konstrukcję? Normalnie ta kukurydza powinna służyć fasoli właśnie, żeby się wspinała. Natomiast ja mam takie doświadczenia z kukurydzą, że niestety nie udawało mi się fajnie jej tutaj uprawiać, więc żeby sobie taki plan B stworzyć, stworzyłam też konstrukcję po prostu na tą fasolę, żeby ją wspomóc w razie, gdyby kukurydza nie dała rady. I tą konstrukcję chciałam właśnie pokazać, którą sobie tutaj przygotowałam. To jest ta rabata, którą stworzyłam jesienią, ułożyłam na oborniku pod dynie głównie, bo one są takie żarłoczne i później przyszła mi właśnie myśl, żeby tutaj zrobić tą gildię. I ta rabata, ona już tutaj mocno opadła. Nożyczki się znalazły. Mocno opadła i no i tutaj jest fajna, miękka ziemia. Jest to wszystko wyściółkowane. I przygotowałam taką bardzo prostą konstrukcję. I teraz te konstrukcje są naprawdę, do nich wystarczą po prostu długie gałęzie, które się związuje. Często ludzie robią taki okrąg, taki jakby namiot robią z tego, i po tym spina się fasola, gdzieś tam jest dynia. U mnie to jest taka podłużna rabata. Więc zrobiłam taką konstrukcję. Ona jeszcze nie jest skończona. Nie miałam za bardzo dostępu do długich gałęzi na początku i kupiłam 4 takie bambusowe tyczki 1,70 m czy 2 metry nawet. One są dość głęboko wbite i je związałam. I tutaj wykorzystałam tutaj dwie krótsze bambusowe tyczki, które razem związałam i to wszystko się tak buja. Cały czas. To jest jeszcze, to nie jest jeszcze przywiązane. I to się tak buja. Właśnie trochę się obawiam, że jak będą jakieś wiatry, że to się może, coś z tym się może stać. Dlatego też chcę, początkową moją myślą było po prostu tutaj przeprowadzić sznurki do ziemi, żeby po których mogłaby się ta fasola wspinać, ale że ta konstrukcja jest taka cały czas chwiejna, to chciałabym dodać kilka jeszcze gałęzi. I to jest na przykład z topinamburu pęd z zeszłego roku, który tutaj ma taki akurat, przydałby się tutaj taka gałąź tego typu, żeby to podtrzymywała na środku, ale jeszcze nie znalazłam czegoś takiego i to jest też z topinamburu. Na razie to jest jeszcze nieprzytwierdzone, natomiast znalazłam ostatnio na działkach takie dwie długie gałązki i je tutaj związałam. I taka jest idea, dzisiaj może pójdę jeszcze poszukać też, żeby takich gałęzi dłuższych tutaj po prostu dokładać co najmniej jeszcze jedną taką, dwie, a jak będę mieć więcej, to więcej. I zrobić taki namiot dosłownie. Tu jeszcze coś doprowadzić, żeby ta fasola miała się po czym wspinać. I później kukurydzę mam z rozsady, znaczy mam rozsady w domu cały czas i po 15 maja będę chciała je wsadzić tutaj w środek, tą kukurydzę, fasolę gdzieś też i pomiędzy dynię i tak, żeby dynia osłaniała ziemię, fasola będzie się pieła po tyczkach i może po kukurydzy, jeśli kukurydza da radę urosnąć. Także tak to wygląda. Może macie jakieś rady dla mnie albo doświadczenie, które mnie uspokoi, że nawet ta chwiejność nam tutaj nie zaszkodzi, bo są ostatnio takie wiatry mocne czasami, że po prostu nie chciałabym, żeby to wszystko się, jak już te fasole tu obrosną i też mają swój ciężar, żeby to się jakoś przewróciło. No ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Słuchajcie, może macie jakieś doświadczenia z tym i powiedzcie, co myślicie na ten temat. Może budujecie też sobie podobną konstrukcję albo stawiacie na tą gildię z samą kukurydzą. Może wam wyszło z kukurydzą tylko. To też pochwalcie się, bo to dla mnie to naprawdę wyczyn. Jakoś kukurydza mi u mnie niezbyt do tej pory dawała radę. No i dajcie znać, podzielcie się, co myślicie ogólnie na ten temat. Miłego dnia.
No i udało się, przytargałam później kilka gałęzi, które ktoś przyciął, może z drugiej strony pokażę. Kilka takich większych gałęzi, które potnę na mniejsze i też będą wspierać tą konstrukcję. Coś stąd na pewno da się ładnie przyciąć i tutaj dołożyć do konstrukcji. No i już po wstępnej instalacji gałązki poucinałam i podokładałam z dwóch stron. Różnie to wyszło, śmiesznie to wygląda, a nawet ładnie. I teraz jeszcze tylko poprzywiązuję i właściwie będzie konstrukcja gotowa, można siać fasolę już niedługo. Tutaj mi się udało taki troszkę lepszy zdobyć patyczek, który to wszystko tak na samym środku, w tym strategicznym miejscu podtrzymuje. No i tak. No i finał. Już naprawdę finał. Pozwiązywane. Jest zdecydowanie bardziej stabilna ta cała konstrukcja. Zdecydowanie. I tak wygląda ciekawie. Trochę niektóre gałęzie nawet. Ale zdecydowanie bardziej stabilna. Huh. I to już naprawdę koniec.